I startujemy. Witam w takim razie już oficjalnie klasę pierwszą D na 2 godzinach historii sztuki 5 listopada, czyli zaczynamy nasz nowy miesiąc od kontynuacji lekcji poświęconych rzeźbie starożytnej Grecji, czyli okresowi klasycznemu. Przerwaliśmy nasze zajęcia poniedziałkowe w trakcie omawiania dekoracji rzeźbiarskich Partenonu. I by już mieć pełen obraz tego, co w tej dziedzinie z Partenonem się wiązało, musimy wrócić do środka tej budowli, czyli do Naosu, gdzie czekałaby na nas, gdyby ten Naos zachował się w całości. Wspaniała figura Ateny Partenon, czyli Ateny Dziewicy. Posąg wykonany też przez rzeźbiarza, który nad Partenonem czuwał artystycznie, czyli Fidiasza. To Fidiasz z zespołem przygotowali dekoracje zewnętrzne, czyli 2 przyczółki wypełnione w tympanonach rzeźbami, metopy we fryzie i oczywiście procesję panatenajską, czyli taki fryz obiegający ściany zewnętrzne Naosu, w którym to właśnie, na którym to fryzie przedstawiona została procesja Ateńczyków, święto bogini, patronki miasta, by wraz z ofiarami i darem dla bogini udać się na Akropol. 160 metrów długości fryz był jednym z takich najbardziej niezwykłych dzieł rzeźby, jakie powstały na Akropolu właśnie i dekorowały Partenon. Te prace w większości dzisiaj można zobaczyć w Londynie, w British Museum, bo na początku XIX wieku, dzięki pewnym staraniom pewnego ambasadora brytyjskiego, urządzących wówczas całym tym obszarem Turków, udało mu się właśnie uzyskać zgodę na zdjęcie z budynku tych dekoracji, a potem jeszcze załatwił sobie pokryją mu wywiezienie tego, zgodę na wywiezienie tego z Grecji. I tak te skarby trafiły do Muzeum Brytyjskiego. No, takiego losu nie mogła podzielić Atena Partenos, bo była to po prostu rzeźba już nieistniejąca od dawien dawna. Raz, że gigantycznych rozmiarów, 12 metrów wysokości licząca, ale przede wszystkim stworzona w technice, która no, nie nadawałaby się na taką długowieczność z racji na wartość użytych do wykonania tej rzeźby materiałów. Technikę nazywamy chryzelefantynową lub chryzelefantyną. Strasznie długa nazwa, ale musimy ją znać. Ta technika opierała się na tym, że rzeźba była wykonana z wyjątkowo cennych materiałów, takich jak złoto, kość słoniowa, srebro, kamienie szlachetne, z czego były wykonane powłoki tej rzeźby, umieszczone na drewnianej konstrukcji, która wkryła się w środku. Tę technikę chryzelefantyny już Grecy mieli opanowaną w okresie archaicznym i wykonywali w niej posągi kultowe umieszczane wewnątrz świątyń. Tyle, że były to dzieła dużo mniejsze niż posąg Ateny Partenos. Jedyny taki znany nam przypadek posągu chryzelefantynowego to fragmenty takiej rzeźby, które znaleziono w Delfach. Teraz zresztą twarz tego posągu oglądamy. Fidiasz był ostatnim rzeźbiarzem, który potrafił takie właśnie posągi tworzyć. I oczywiście Ateny z tego powodu były niesłychanie dumne, że taka niesamowita rzeźba
tak wartościowa pod względem materialnym, tak ogromna, stanęła sobie we wnętrzu Partenonu. Postać została okazana jako figura stojąca w kontrapoście. To widać wyraźnie przy tych rekonstrukcjach. W długiej szacie, peplosie przewiązanej poniżej linii piersi paskiem. W jednej ręce bogini trzymała tarczę, za którą krył się wąż Pyton, a drugą lekko wyciągniętą od łokcia do przodu trzymała w dłoni uskrzydloną figurkę bogini Nike, czyli Nike, bogini zwycięstwa. I ta postać była wielkości dorosłego człowieka, czyli około 1,70 parę centymetrów licząca. To nam daje skalę tej potężnej rzeźby. Części ubrania zostały wykonane ze złota. Były to płyty złote. A te odkryte części ciała pokrywała kość słoniowa, mająca zbliżoną do ludzkiej barwę. Oczywiście ten posąg nie miał najmniejszej szansy, by przetrwać, gdy skończyła się legalność religii pogańskiej pod koniec czasów Imperium Romanum, czyli gdy cesarz Teodozjusz Wielki wydał nakaz, by na terenie całego państwa zabronić, przestano oddawać cześć dawnym bogom, a chrześcijaństwo pozostało już tylko jedyną oficjalną religią państwową. Od tego momentu zaczęła się praktyka niszczenia stojących w świątyniach wizerunków bogów i tym samym również ten los nieuchronny spotkał Atenę Partenos, no bo tutaj rzeczywiście przede wszystkim łakomym kąskiem stały się te ogromne ilości kilogramy złota, które poszły na wykonanie tej rzeźby, no i oczywiście kości słoniowej, z której też jeszcze to i owo można było zrobić innego, a więc po prostu posąg został zniszczony, rozebrany, przetopiony i tak zniknął nam już nieodwracalnie. Na szczęście Rzymianie, jak to mieli w zwyczaju, także i ten posąg kopiowali w marmurowych wersjach, których już przetopić się czy zmienić ich funkcję nie dawało, co najwyżej można było potłuc i rozbić na kawałki. I takim właśnie najlepszym przykładem, jak ten posąg pierwotny wyglądał, jest ta rzymska kopia, znaleziona w Atenach, a nosząca tytuł Ateana Varvakeion. Można ją dzisiaj zobaczyć w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach. Nie jest duża, ma ponad metr tylko wysokości, ale przypuszcza się, że to właśnie tu udało się dać chyba najbardziej wiarygodny obraz, jak pierwowzór się prezentował. No, z jedną oczywistą różnicą. W marmurowej wersji nie można było tej ręki z dłonią znikę wyciągnąć i zawiesić w powietrzu, dlatego zastosowano tutaj taki zabieg podpierający w formie kolumny, aby ocalić tę część przed złamaniem, uszkodzeniem. Ale dzisiaj właśnie najczęściej wygląd tego zaginionego arcydzieła możemy sobie, prawda, stworzyć jego obraz właśnie dzięki tej rzeźbie. Oczywiście nie tylko Atena Varvakeion istnieje jako kopia zaginionego oryginału Fidiasza. Mam jeszcze kilka innych wariantów takich kopii, ale są też i przedstawienia fragmentów rzeźby, na przykład twarzy Gorgony Meduzy, która swoim wzrokiem zabijała tych, na których ten wzrok spoczął, zamieniając ich w kamień.
zamiast włosów miała ta potwora węże jadowite. No i po obcięciu jej tego łba przez Perseusza, jej nowy właściciel tej głowy dał ją Atenie, a ta umieściła sobie na piersi. I dlatego też taką tutaj meduzę widzimy. A to jest wersja, kopia rzymska, która jest powtórzeniem tego motywu. Też zachowała się przynajmniej jedna wersja tarczy bogini trzymanej przez nią, bo z tą tarczą wiążą się ciekawe jakby historie, bo z opisu wiemy, że na tej tarczy Fidiasz przedstawił relief w formie walczących wojowników i wśród nich umieścił dwa wizerunki. Jeden przedstawiał Peryklesa, czyli tego polityka, który rządził Atenami, a był przyjacielem Fidiasza. I to właśnie jemu Fidiasz i to jemu Perykles właśnie powierzył te szczególne zadania. Drugi wizerunek to był własny wizerunek Fidiasza, czyli pierwszy potwierdzony źródłowo autoportret. W zabytku, który znajduje się dzisiaj w Anglii, ta tarcza jest oczywiście nie w komplecie, ale w kawałku zachowana w wersji oczywiście wykutej w marmurze. I na szczęście w tej części, która przetrwała, jest postać Fidiasza. Identyfikuje się go jako mężczyznę właśnie z wzniesionymi w górę rękami. A zatem to tutaj znalazł się autoportret rzeźbiarza. Jak się okazało potem, po latach, to nie był najszczęśliwszy Fidiasza pomysł, żeby sobie umieścić jej własny wizerunek w tym dziele na tarczy. Albowiem po śmierci już Peryklesa zdarzyło się w Atenach wydarzenia, które wstrząsnęły opinią publiczną. Na miasto spadła zaraza, epidemia przywleczona gdzieś z zewnątrz. Domyślamy się tylko, bo żadnej już pewności nie mamy, że mogła to być jakaś epidemia dżumy, sądząc po konsekwencjach, jakie przyniosła. Po prostu śmiertelność była gigantyczna, ludzie umierali na ulicach masowo, na ulicach czy w domach. Oczywiście zapanował strach, przerażenie. Ludzie szukali odpowiedzi, za co bogowie karzą ich takimi straszliwymi doświadczeniami. No i tu aktywnili się wrogowie Peryklesa, którzy za jego życia nie bardzo mogli mu w jakikolwiek sposób zaszkodzić, bo miał on potężną armię zwolenników, cieszył się ogromną popularnością, ale stwierdzili, że teraz nadarza się okazja, żeby dotknąć Peryklesa, atakując jego przyjaciela Fidiasza. I to właśnie z tego środowiska wyszły pogłoski, że przyczyną tej tragedii, choroby, epidemii i śmierci tylu ludzi był gniew Ateny samej, a powodem jej gniewu miała być właśnie ta tarcza, na której śmiertelnik poważył się przedstawić samego siebie i tym samym sprofanował święty posąg bogini. Fidiaszowi wytoczono proces z tego tytułu i Fidiasz proces przegrał. Uznano go rzeczywiście za winnego. Wściekłość Ateńczyków, jak uznano, wymaga tak zwanego kozła ofiarnego i zapewne uznano, że Fidiasz będzie się do tego celu nadawał jednak. Na szczęście nie skazano go na śmierć, bo groziło mu i takie rozwiązanie, tylko na banicję, czyli wygnano Fidiasza z Aten, zabraniając już kiedykolwiek powrotu do ojczystego miasta. No wyrok bardzo dramatyczny, brzemienny w skutkach. No Fidiasz musiał się zatem wynieść, ale miał, jak się okazuje, jednak sporo szczęścia w życiu, bo zaraz po tym właśnie tragicznym wyroku
Fidiasz dostaje propozycję, by przenieść się do Olimpii i zabrać się za robotę nad kolejnym wielkim posągiem, który zda mu możliwości utrzymania i bezpiecznego, zamożnego życia przez następne lata. To zaproszenie przyszło z Olimpii, a opiewało na wykonanie posągu Zeusa olimpijskiego, czyli głównego posągu kultowego do świątyni Zeusa, czyli Olimpionu. I oczywiście Fidiasz z wdzięcznością tę propozycję przyjął i spakowawszy się, opuścił Ateny i przeniósł się do Olimpii. Tam przez kolejne lata pracował nad wykonaniem ogromnego drugiego pomnika posągu chryzelefantynowego, właśnie posągu Zeusa olimpijskiego, by w jakiejś mierze tutaj też, prawda, odegrać się na niewdzięcznych Atenach, uzgodnił z zamawiającymi, że posąg będzie liczył też 12 metrów wysokości, czyli tyle co Atena Partenos, tyle tylko, że Zeus sobie siedzieć miał, a nie stać, czyli tym samym, gdyby wstał, byłby dużo wyższy od Ateny Partenos. Również w ręku miał dzierżyć Nikę, czyli skrzydlatą boginię zwycięstwa, tej samej jakby wysokości, co tamta w Partenonie. Metoda ta sama, oczywiście drewniana konstrukcja ukryta w środku, a na niej podwieszone, zaczepione elementy wykonane ze złota, kości słoniowej, srebra czy kamieni szlachetnych. W przypadku Zeusa olimpijskiego sukces był nawet większy niż w przypadku Ateny Partenos, no oczywiście wszyscy do pewnego momentu z zachwytem i dumą oglądali, do momentu, kiedy nie rozpętała się ta cała afera z tarczą. Tutaj już żadnego problemu nie było. Po umieszczeniu gotowego posągu Zeusa od razu zaczęła się jego sława szerzyć, bo do świątyni waliły tłumy chętnych, by go zobaczyć. I tym samym rosła legenda wokół tego posągu, także ostatecznie dołączono go do listy tak zwanych siedmiu cudów świata starożytnego, czyli tych najwspanialszych obiektów, jakie powstały w tamtym czasie. I tak już pozostało przez wieki. Niestety dla nas poważnym problemem jest brak dobrych kopii, bo Fidiasza Zeus też nie miał szansy przecież zachować się do naszych czasów. Te bezcenne kruszce, które tutaj były użyte, siłą rzeczy też były zbyt łakomym kąskiem w późniejszych wiekach. Co prawda akurat tutaj Zeusa chrześcijanie nie rozszarpali od razu po zamknięciu świątyni w Olimpii, a posąg został przewieziony do Konstantynopola, czyli do stolicy Bizancjum, jako cenne dzieło sztuki i znalazł się w kolekcji pewnego bogatego arystokraty i wysokiej rangi urzędnika państwowego. Ale po jego śmierci doszło w Konstantynopolu do zamieszek, buntów ludności i wtedy to właśnie w ramach tego zawirowania tłum rzucił się na dom tego właśnie kolekcjonera i posąg zlikwidował, rozszarpując go na części i w ten sposób i Zeus olimpijski przestał istnieć. Tu mamy dwie rzymskie kopie, które przedstawiają wersję tamtego oryginału greckiego. Oczywiście tym razem już nie jest to Zeus, tylko Jowisz, no bo wiadomo, Rzymianie swoich bogów z tymi greckimi skorelowali, uznając, że choć imiona są różne, to są ci sami bogowie. Tak więc przedstawiając Jowisza właśnie, tak to przedstawiali go, korzystając z tego modelu, schematu stworzonego przez Fidiasza. Jeszcze po piersie Jowisza oglądamy, który prawdopodobnie odzwierciedla wygląd twarzy Boga, wykonany przez Fidiasza.
Wracam jeszcze na moment do Akropol, do Aten, by zobaczyć świątynię Nikeapteros, a właściwie element, który kiedyś zabezpieczał ten cypel wystający, na którym została ona zbudowana, albowiem z trzech stron po prostu otwierały się nam tutaj po bokach przepaści wielometrowe. Żeby uchronić ludzi, którzy tutaj się zjawiali, zdecydowano się, żeby je zabezpieczyć balustradą. No i właśnie fragmentem tej balustrady jest oglądany tutaj relief, bo na tej balustradzie zostały wykonane skrzydlate boginie zwycięstwa. Jedna z nich właśnie zawiązuje sobie sandał. I ten fragment dzisiaj zachowany można obejrzeć w Atenach w Muzeum Akropolu. A rzeźbę, ten relief, ten uznaje się za jeden z najdoskonalszych przykładów rzeźby greckiej V wieku, końca V wieku. Jego nieznany autor prawdopodobnie mógł być uczniem Fidiasza też, bo tu pewne echa jego warsztatu widać. Oczywiście jest to też dla nas znakomity przykład maniery mokrych szat, bo tak właśnie się prezentuje nasza Nike, ubrana w tkaninę, która przywarła do ciała i odsłania właśnie kształtne piersi, brzuch z pępkiem, uda, kolana i tak dalej. Żegnamy się z piątym stuleciem, by przenieść się do drugiego wieku, który zaliczamy do okresu klasycznego, czyli wieku IV. Pamiętajmy, że jesteśmy przed naszą erą, czyli nie dodajemy kolejne stulecia, zmieniając im numerki na wyższe, tylko dokładnie na odwrót. Odejmujemy, a więc z piątego lądujemy w IV wieku, żeby dojść do tego momentu zero, czyli symbolicznego przełomu między dawną a nową erą, za który to moment uznaje się rok narodzenia Chrystusa, czy moment narodzin Chrystusa, bo ery dzisiaj mierzymy według chrześcijańskiej miary. No i dlatego z piątego, następnym stuleciem po piątym będzie IV, a nie VI. I w tym IV stuleciu rzeźba nadal ma swoje złote lata rozkwitu, które są w dużej mierze też pokłosiem osiągnięć wielkich geniuszy drugiej połowy V wieku, czyli Myrona, Polikleta i Fidiasza właśnie. Ale ta następna generacja twórców żyjących już w IV wieku nie zadowala się oczywiście efektami, które wypracowali poprzednicy, by je tylko co najwyżej podtrzymywać. Szukają własnych, nowych rozwiązań, dlatego pojawią nam się tutaj zjawiska absolutnie nowatorskie, które nie występowały w rzeźbie V stulecia. Wśród tych zmian najistotniejszych mamy między innymi uwysmuklenie kanonu proporcji, czyli zmieni się kanon Polikleta. Pojawią się jako nowe zjawiska ekspresja i dynamizacja rzeźby. Ekspresja, czyli emocje, które wreszcie mogą się w pełni wyrażać, a pomocnym w tym właśnie wyrażaniu emocji będzie pojawienie się elementów dynamiki kompozycyjnej. Czyli już nie statycznej formy bez ruchu, tylko na odwrót właśnie jakby ruchu w swojej istocie ukazanego. No i jeszcze jeden element bardzo istotny, naturalizm, czyli pogłębi się realizm tych dzieł, obejmując także te obszary, których do tej pory w ramach realizmu nie dostrzegano, na przykład brzydota czy starość, czyli elementy, które odbiegają od tego, co tradycyjnie rozumie się jako piękno. Te procesy będą związane z trzema kolejnymi wielkimi rzeźbiarzami, których do poprzedniej trójki będziemy musieli dołożyć. To są Praxiteles, Skopas i Lizyp, którzy nam uzupełnią wspomnianych tutaj wcześniej Myrona, Polikleta i Fidiasza. A więc mamy szóstkę wielkich, genialnych rzeźbiarzy starożytnej Grecji, których imiona musimy zapamiętać, a także najważniejsze w ich dorobku dzieła. Startujemy zatem w poznawaniu tej rzeźby IV wieku przed naszą erą,
od dokładniejszej charakterystyki dokonań tych trzech wielkich twórców. Zaczniemy od Praksytelesa. Akurat w jego przypadku pewna oczywista więź z poprzednim stuleciem jest widoczna, bo Fidiasz czy Poliklet dążyli w swoich dziełach do osiągnięcia owej harmonii i doskonałości opartej na stosunkach liczbowych. Praksyteles też wyraźnie ma taki cel, taki sobie cel stawia, aby do tej doskonałości i piękna dążyć. Tyle, że zmienia jakby kanon tego piękna. Jego postacie są znacznie bardziej smukłe w stosunku do tych polikletowych. Osiąga więcej też takiego wdzięku przydającej postaciom naturalności, a bogom z kolei nadaje cechy głęboko ludzkie i w ten sposób jakby te rzeźby stają się także pogłębione pod względem psychologicznym. Wśród najsławniejszych arcydzieł, które wykonał, mamy Hermesa z małym Dionizosem. Przez długi czas uważano, że jest to oryginalna rzeźba Praksytelesa, ale dzisiaj już nie ma wątpliwości, że to jednak rzymska kopia, a nie oryginał, choć doskonała kopia, bo autor wykonujący tę kopię był naprawdę wytrawnym rzeźbiarzem. Nie wyklucza się zresztą, że był Grekiem. Rzeźbę znaleziono w Olimpii, a zatem choć była kopią rzymską, ale stworzoną przez Greków, czy przez Greka. Jaką sytuację nam nasz artysta przedstawia? Otóż Hermes, bóg handlu, posłaniec bogów, czyli jakby listonosz, a także wiemy, że miał pod swoim szczególnym baczeniem złodziei, teraz występuje w zupełnie niespodziewanej dla siebie i dla nas roli, jako opiekun, babysitter byśmy powiedzieli, bo powierzono mu opiekę nad malutkim Dionizosem, który świeżo co przyszedł na świat i teraz jest właśnie dzieciątkiem pełnym energii i bardzo, bardzo rzeczywiście absorbującym. Hermes próbuje w jakiś sposób przyciągnąć uwagę dzieciaka, co pewnie też jest ostatnią szansą przed rozbeczeniem się i głośnym wrzaskiem, a sposobem, który stosuje jest, o właśnie, pokazywanie czy wymachiwanie w wyciągniętej w górę dłoni kiści winogron. Jak wiemy, Dionizos stał się tym bogiem wina właśnie i ta winorośl jest jakby jego elementem, stąd wyciąga sobie rękę, żeby schwycić to, co mu tam przed nosem, czym mu tam przed nosem wymachuje Hermes. Ale kiedy spojrzymy na twarz Hermesa, zauważymy, że nie jest on jakoś szczególnie zaangażowany w tę opiekę nad dzieckiem. Raczej możemy zauważyć efekt swoistego jakby znużenia. Ma już jakby chętnie, ma tego dosyć i chętnie by się pozbył tych obowiązków, no ale póki co musi to robić. I w ten sposób jakby nasącza swoją rzeźbę Praksyteles elementami psychologizacji. Warsztat Praksytelesa jest znakomity. Opanowanie anatomiczne perfekcyjne, postacie smukłe, wydłużone. Hermes stoi tu w kontrapoście o takim silnym wygięciu tułowia. Ta linia oś główna z kręgosłupem tworzy już taką wyrazistą formę linii S. Miękko modeluje powierzchnię rzeźby, łagodząc jakby wyrazistość rysów, tak jakby uwzględniając efekt powietrza, który sprawia, że pewne elementy, na które patrzymy, nie są aż tak ostre, jakby jak brzytwa wycięte, tylko mają tę taką właśnie mięciutką, łagodną krawędź. I to w jego rzeźbie się też pojawia. Drugą rzeźbą, którą poznamy, to Apollo z jaszczurką. Apollo jest młodziutki, to właściwie jeszcze chłopak.
ale najwyraźniej cierpi na nadmiar wolnego czasu, bo nasz rzeźbiarz pokazał go tutaj podczas takiego właśnie słodkiego nic nie robienia, kiedy stanąwszy przy pniu i oparwszy się o niego ręką, Apollo przygląda się, jak po pniu tego drzewa wędruje w górę dość sporych rozmiarów jaszczurka. Grecki tytuł, który mu nadano już w późniejszych wiekach Sauroktonos, sugerowałby, że nasz Apollo miałby ochotę tę jaszczurkę zabić, bo określenie Sauroktonos oznacza jaszczurkobójca. Nie ma na to żadnej przesłanki takiej oczywistej. Ta wyciągnięta druga ręka w górę niekoniecznie musi mieć kamień, który, prawda, za chwilę roztrzaskałby głowę tego stworzenia. Raczej wygląda na to, że po prostu nasz Apollo przygląda się temu zwierzakowi zwinnie pnącemu się w górę. Smuklutkie ciało odznacza się tą delikatnością modelunku, wydłużeniem proporcji i twarzą, która też wyraża ten stan jakby zamyślenia, zainteresowania. Istnieje rzeźba, którą znaleziono w Grecji, odlana z brązu na wosk tracony, a więc oryginał starożytny, grecki, nie kopia. Przez właśnie analogię stwierdzono, że jest to pewnie praca samego Praxitelesa, a z uwagi na to, że nie wiemy, kogo przedstawia ta rzeźba, zatytułowano ją Efeb z Maratonu, bo tam tę rzeźbę znaleziono. Dzisiaj już badacze wykluczyli własnoręczny wkład przy jej powstaniu Praxitelesa, ale utrzymuje się, że jednak mógł on mieć, znaczy być nauczycielem autora tej rzeźby, czyli jest to praca ucznia Praxitelesa. Faktycznie i proporcje i wszystko tutaj się nam świetnie zgadza z jakby ze szkołą, którą ten artysta stworzył. Ta subtelność, wydłużenie proporcji, miękkość, wszystko się tutaj idealnie zgadza. Rzeźba jest znakomita, rzeczywiście pod względem artystycznym jeden z tych mocnych punktów w dorobku starożytnej Grecji jako oryginał. Jeszcze zobaczymy fragment, zbliżenie na twarz naszego Efeba z Maratonu z inkrustowanymi oczami. A my teraz już będziemy poznawali jedno z najsłynniejszych dzieł starożytnej Grecji, dzieło, które wyszło spod ręki Praxitelesa, o historycznym znaczeniu. No niestety kopia, nie mamy oryginału, bo też zapewne jak cała reszta, powstała ta wersja pierwotna jako odlew z brązu na wosk tracony i tym samym w późniejszym okresie, kiedy starożytność kończyła się, została ta rzeźba przetopiona i już nie istnieje. Na szczęście cieszyła się dużą popularnością wśród Rzymian, stąd liczne kopie. A jakiż to posąg teraz oglądamy? Tytuł dzieła: Afrodyta Knidyjska. Powiem, przedstawienie bogini miłości zostało zlecone Praxitelesowi do wykonania, a to zlecenie przekazała rzeźbiarzowi świątynia znajdująca się na wyspie Knidos, poświęcona właśnie Afrodycie. Knidos obok Rodos i Paros to były trzy wyspy, których każda uważała, że to właśnie na jej terytorium, kiedy już z piany morskiej wyłoniła się bogini miłości, to właśnie miała na niej postawić po raz pierwszy stopę na suchym lądzie. I dlatego też w każdym z tych miejsc znajdowały się świątynie Afrodyty, do których udawali się licznie Grecy, no, najczęściej oczywiście mający na celu zjednanie przychylności bogini w związku z jakimiś kwestiami miłosnymi.
bo ten jakby obszar był jej szczególnie, że tak powiem, bliski. Nad nim miała pełne władanie. Zastanawiając się zapewne, jak wykonać to zlecenie, Praxiteles uznał, że pokaże bogini w momencie, kiedy po narodzinach właśnie wychodzi z morza i jeszcze wilgotna za chwilkę okryje się prześcieradłem kąpielowym. I to był ten kluczowy pomysł artysty, by pokazać naszą boginię nago. A jak do tej pory wiemy, Grecy jak ognia unikali aktów kobiecych. A zatem Afrodyta Knidyjska jest pierwszym aktem kobiecym w rzeźbie starożytnej Grecji. A zatem przełamała pewne istotne tabu, blokadę, opór, jaki do tej pory uniemożliwiał przedstawienie właśnie nagiego ciała kobiecego. Zadziwiające, że tak długo bez najmniejszego problemu przedstawiano nagich mężczyzn, a z kobietami mieli Grecy taki ogromny opór. No fakt rzeczywiście, że grecka cywilizacja była cywilizacją zmaskulinizowaną, jak to się mówi, czyli cywilizacją samców alfa, do których ten świat publiczny należał. Mężczyźni mieli jakby pełnię praw i przywilejów, którym kobietom niestety skąpiono. Greckie kobiety traktowane były głównie właśnie jako matki, kochanki, córki, a w przestrzeni domowej miały jakby wyznaczone wyraźnie swoje miejsce, głównie w kuchni i w tych częściach domostwa przeznaczonych dla rodziny. Natomiast na przykład nie dopuszczano ich do udziału w przyjęciach. Dlatego też kobiety jakby trzymano w ukryciu, by też nie stwarzać możliwości, by jakiś konkurent spróbował uwieść nam naszą żonę chociażby, czy córkę. I tym się tłumaczy, dlaczego właśnie tak długo z oporami jakby Grecy bronili się przed właśnie wprowadzeniem też nagiej postaci żeńskiej w sztuce. Praxiteles dokonał tego wiekopomnego przełomu, odważając się pokazać boginię nago. Domyślamy się oczywiście, że musiała istnieć zgoda ze strony zamawiających, żeby właśnie posąg kultowy ukazywał Afrodytę nago. No, usprawiedliwieniem była sama istota zamówienia, bo przecież Afrodyta to bogini miłości, a nie Atena, czy inne boginie, które słynęły jakby z powściągliwości, albo były szacownymi matronami, jak Hera, Hestia, Demeter, gdzie nawet nikomu przez myśl by nie przeszło, żeby je ukazywać bez ubrania. Więc tu jakby był ten czynnik ułatwiający, no ale jednak trzeba było mieć też odwagę, żeby to jednak uczynić. Praxiteles to zrobił. Mógł oczywiście obawiać się, że gdzieś znajdą się jacyś fundamentaliści, jak w przypadku Fidiasza, i że się za niego dobiorą, oskarżając go o bluźnierstwo, ale tak się nie stało. Rzeźba odniosła duży sukces, ogromny, spodobała się, czyli tak jakby już wyczekiwano wreszcie na możliwość zobaczenia postaci kobiecej bez ubrania. I posąg, który już się znalazł na miejscu, czyli na wyspie Knidos, ustawiony w świątyni, stał się celem pielgrzymek. Mnóstwo ludzi tam wędrowało, by tę rzeźbę zobaczyć. Z opisu wiemy także, że zdarzały się sytuacje, zwłaszcza w przypadku młodzieńców, młodych mężczyzn, że się po prostu tej rzeźby zakochiwali i potem mieli kłopoty z opuszczeniem Knidos, bo nie mogli się oderwać od tej właśnie wymarzonej piękności, jaką im Praxiteles zgotował. Troszkę może brzmieć to dla nas mało wiarygodnie, kiedy patrzymy tutaj na tę tęgawą damę golutką, którą Rzymianie przedstawili odkutą w marmurze,
tworząc kopię. No i właśnie słowo kopia może być tutaj pewnym wytrychem, czyli znaczy, że ta kopia nie musi oddawać rangi artystycznej oryginału, pierwowzoru. Kopista mógł tutaj pewne rzeczy zmienić na niekorzyść, na przykład właśnie proporcje ciała. Niemniej jednak niczym innym nie dysponujemy. Jak Praxiteles robił to dzieło, jak nad nim pracował? Otóż do wykonania posągu zatrudnił modelkę. To też jest dla nas ciekawy taki szczegół ujawniający, że pojawiają nam się teraz o właśnie modele do tworzenia rzeźb. Kim była ta modelka? Nazywała się Fryne i była Atenką, czyli mieszkanką Aten. Nie była oczywiście żoną nikogo z istotnych, ważnych ateńskich notabli, ani córką. Była heterą, a ten termin oznacza, że była zawodowo trudniła się zabawianiem gości podczas przyjęć. Obsługiwała męskie imprezy. By zrozumieć jak gdyby istotę tej profesji, trzeba byłoby się odnieść do Japonii i wspomnieć o gejszach, bo to był właśnie jakby grecki odpowiednik japońskich gejsz, czyli właśnie dam, które nalewają wino, zabawiają gości rozmową. W przypadku także tych heter wiemy, jak i japońskich gejsz, że śpiewały, tańczyły, recytowały, a więc ożywiały te męskie sympozjony. O Fryne wiemy, że była mistrzynią takich ceremonii właśnie przyjęć. Była wyjątkowo piękna, za co ją ceniono, ale również doceniano jej intelektualne przymioty, czyli mogła być partnerką do rozmów na różne tematy podczas właśnie takich spotkań. Fryne była zamożna i zapewne fakt, że Praxiteles poprosił ją o pozowanie, potraktowała jako wyróżnienie i potem jeszcze przechwalała się, że jej wyjątkowo urodziwe ciało stało się tutaj podstawą, żeby ucieleśnić w rzeźbie wielką boginię. I pewnie to i owo mogłaby jej bogini nawet pozazdrościć. No tutaj się Fryne troszeczkę zagalopowała w tych swoich przechwałkach, albowiem jednak zdarzyło się, że ktoś z bardziej, że tak powiem, fundamentalistycznie do kwestii religijnej podchodzących, usłyszawszy te przechwałki Fryne, po prostu doniósł na nią jako bluźnierczynię, że obraża boginię takimi właśnie opiniami. No i Fryne wytoczono proces sądowy o bluźnierstwo. Tutaj konsekwencje mogły być nader poważne, bo Fryne mogła stracić życie, zostać ukamieniowaną. Więc widząc, że sytuacja jest istotnie groźna, Fryne zatrudniła najlepszego w Atenach prawnika, by ją bronił przed sądem. I tutaj wiemy z opisu, jak to wyglądało, kiedy już kończyła się cała ta procedura sądowa i jej adwokat przystąpił do tej mowy finalnej, podszedł do klientki i w trakcie tego, co mówił, szarpnął ręką, zdzierając z niej ubranie, także stanęła zupełnie naga przed kolegium sędziowskim. Sędziowie oczywiście zrobili wielkie oczy, ale w chwilę później doszli do wniosku, że faktycznie Fryne jest wyjątkowo piękna i tym samym niewinna. I kobieta ocaliła skórę, wychodząc obronną ręką z tego procesu. Ten chwyt, jaki zastosował adwokat Fryne, jest pierwszym w historii przypadkiem właśnie tak zwanych chwytów adwokackich w obronie klienta. No nigdy potem się chyba już to nie zdarzyło, żeby do takich akurat sięgnąć sposobów. Natomiast co do samej Afrodyty Knidyjskiej, sukces dla Praxitelesa oznaczał, że spłynęły na niego zlecenia, by wykonał jeszcze kilka odmiennych wariantów aktu kobiecych ukazujących boginię miłości. I tak powstały inne znane nam wersje,
między innymi tak zwana Afrodyta z Kyreny i Wenus Medycejska. Szczególnie zwróciłbym uwagę na tę Wenus Medycejską, bo jest to dla nas szczególnie ważny model aktu kobiecego. Ta rzeźba to oczywiście też kopia rzymska, nie grecki oryginał. Pierwowzór tej wersji zaginął. W stosunku do tego wyjściowej wersji, czyli Afrodyty Knidyjskiej, zachodzi tu pewna istotna różnica. Widzimy ją w układzie rąk. U Afrodyty Knidyjskiej lewa ręka sięga po właśnie to prześcieradło, które za chwilkę, prawda, okryje się, którym się okryje bogini. Tutaj obie ręce zaangażowane są jakby w zasłanianie tych części intymnych, łona i piersi. I w ten sposób powstaje jakby taki efekt odruchu wstydliwości. Bardzo się ta rzeźba Rzymianom podobała i to w tym wariancie powstało najwięcej kopii. Jedną z nich jest właśnie ta rzeźba, czyli Wenus Medycejska, która odkryta gdzieś jeszcze pewnie w XIV czy w XV wieku, stała się pierwowzorem wielu aktów w czasach renesansu i później, bo po prostu uważano ją za skończone arcydzieło. Dlatego odegrała ona istotną rolę w kształtowaniu przedstawienia aktu kobiecego w dziejach sztuki. Podobną rolę też jako model, wzorzec, spełnił inny jeszcze posąg, już nie naszego Praksytelesa. To posąg ukazujący Apollina. Rzeźba nosi tytuł Apollo Belwederski, bo przez wiele stuleci można ją było zobaczyć, zresztą dzisiaj też, w budynku, który nosi nazwę Pałac Belwederski w kompleksie Pałaców Watykańskich, bo to jest rzeźba będąca własnością papieży. A dzisiaj oczywiście część, słynna część kolekcji Muzeum Watykańskiego, czyli kolekcji sztuki, która się na terenie Watykanu znajduje. Apolla Belwederskiego wykonał Leo Harris. Nie musimy go koniecznie zapamiętywać w przeciwieństwie do tamtych pozostałych panów, bo to jest tamci są naprawdę wielkimi rzeźbiarzami, a ten jest takim właśnie przedstawicielem jakby podtrzymywania tej z V wieku formy rzeźby. Ale samo dzieło odegrało ogromną rolę, bo kiedy go znaleziono w XV wieku, po prostu zachwytom i podziwom nie było końca i na następne kilka stuleci, aż po wiek XX, ten Apollo Belwederski wyznaczał jakby standard tego, jak widziano dorobek starożytnej Grecji w sztuce, wielokrotnie naśladując, wzorując się na tej rzeźbie, inspirując nią. I dlatego odegrała ona bardzo ważną rolę w dziejach sztuki i z tego powodu tego Apolla musimy koniecznie znać. Oczywiście rzeźbiarz ukazał tutaj boga sztuk w trakcie czynności niekoniecznie z pięknem związanej, bo Apollo strzela z łuku. Możemy się domyślać, że ofiarą tego właśnie strzału będzie któryś z niobidów, czyli temat raczej dramatyczny, chociaż oczywiście jest to rzeźba samodzielna, a nie część większej całości. Spojrzymy jeszcze na zbliżenie górnej partii naszego Apollina. Zobaczymy jego wymyślną fryzurę, wyjątkowo dziwną rzeczywiście w tym upięciu. A oprócz Apollina była także i Artemida przez Leo Harrisa wykonana. Prawdopodobnie to właśnie mogła być para dla naszego Apollina, że te dwie rzeźby były, tworzyły jakby taką całość. I tutaj jego siostra też sięga po skołczaną strzałę, trzymając drugą ręką łanię za rogi. Ta rzeźba znalazła się we Francji, była własnością kardynała Richelieu, a potem króla Ludwika XIV, stąd nazwa Artemida Wersalska. Obecnie jest w Louvre w Paryżu. Przechodzimy do kolejnego artysty wybitnego, znaczącego w dorobku sztuki greckiej okresu klasycznego IV wieku. Nasz bohater miał na imię Skopas. Wśród dzieł, które wykonał, jednym z najsłynniejszych była Szalejąca Menada lub druga wersja tytułu Bachantka. Żeby zrozumieć sens tego, na co patrzymy, musimy wiedzieć,
kim były menady lub bachantki. No i teraz wyjaśnienie istotne, bo sięgamy po mitologię grecką. Bachantkami nazywano towarzyszki orszaku Dionizosa, kobiety, które w tym bachicznym orszaku spełniały specyficzną rolę. Były jego najbliższym otoczeniem, boga wina, i w związku z tym nieustannie były pijane. A skoro tak, no to i ich stan świadomości, umysłów oraz zachowanie było typowe dla osób pod wpływem alkoholu, i to z wysokimi procentami we krwi. Nie były to panie zrównoważone, spokojne, rozsądne, matrony godne jakby szacunku. Były przeciwnie osobami nieustannie pobudzonymi, bardzo jak gdyby emocjonalnie rozchwianymi, zachowującymi się w sposób niekontrolowany. Pląsały, tańczyły, wykrzykiwały, wyśpiewywały jakieś piosenki. Zdarzało im się także, że były groźne, niebezpieczne. Potrafiły rzucać się na przykład na dzikie zwierzęta i rozszarpywać je na żywca, pożerając na surowo. Były też pod tym względem bardzo groźne dla mężczyzn, bo zdarzało się, że napadały na mężczyzn, by żądać zaspokojenia seksualnego, i gdy się nie doczekały spełnienia tego, czego pragnęły, również wtedy zdarzało się, że zabijały tych właśnie niedoszłych partnerów. W jednym przypadku słynnego mitu, jedna z takich bachantek w szale tym właśnie bachicznym zabiła, zamordowała własnego syna. Tak, ta historia opowiedziana została w jednym z najsłynniejszych dramatów greckich, napisanym przez Eurypidesa, a tytuł dzieła Bachantki oczywiście. Jak pokazać kogoś takiego, osobę znajdującą się w tym stanie pobudzenia alkoholowego, szału, szaleństwa, kiedy właśnie spokojne i rozsądne, racjonalne zachowanie nie wchodzi w rachubę? Takie zadanie postawił przed sobą Skopas. Nikt nigdy przed nim nawet nie próbował tego zrobić w rzeźbie, a w przypadku malarstwa mamy oczywiście wizerunki bachantek, ale no raczej na bardzo, że tak powiem, pod wpływem nie wyglądają. Mają te swoje specyficzne cechy, po których je rozpoznajemy, na przykład skórę lamparcią zarzuconą na ciało czy na ubranie, charakterystyczny tyrs, czyli laskę owiniętą liśćmi winorośli. Ale tego, co zrobił Skopas, w żadnym z takich wizerunków nie znajdziemy, bo artysta postanowił uwiarygodnić ten stan pobudzenia, tworząc rzeźbę o nowatorskich absolutnie cechach. Po pierwsze, znika nam kompletnie statyka, czyli znieruchomienie. Rzeźba otwarta na przestrzeń jest oparta na jednym z ważnych, nowym zupełnie jakby kierunkowym elemencie. Jest nim odcinek łuku, a nie linia pionowa, czy nawet skos. Wygina się właśnie w tym łuku ciało bohaterki. Nie znamy oczywiście oryginału, chociaż niektórzy sądzili, że ta oglądana rzeźba to jest właśnie to, co pozostało po oryginale Skopasa. Tutaj nie ma co do tego zgody. Badacze mają różne opinie co do tej rzeźby, ale jej stan jest oczywiście fatalny, no nie da się to ukryć. Potłukiwana jest z różnych stron, brakuje łydek i stóp, brakuje rąk, a i twarz ma mocno zmasakrowana przez stulecia. Ale mimo tego jest to rzeźba absolutnie niezwykła, bo ten chociażby efekt wygięcia po linii łuku jest oczywisty. Domyślamy się, że pierwotnie te ręce wznosiła w górę, jakby wykonując jakieś gesty, a odrzucona do tyłu głowa twarz kierowała ku niebu jakby z takim spojrzeniem pełnym obłędu, szaleństwa, rozchylonymi ustami.
A zatem postać, która zawiera po pierwsze dynamikę nieobecną dotąd w rzeźbie, a po drugie właśnie te emocje, silne, pobudzone emocje. Taki właśnie stan głębokiego poruszenia emocjonalnego w sztuce Grecy nazywali patosem, że to jest właśnie ten stan jakiejś gwałtownej emocjonalnego pobudzenia. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim przykładem stworzenia takiego właśnie patosu w rzeźbie. To niewątpliwie otwiera przed rozwojem greckiej rzeźby nowe horyzonty, których do tej pory jakby nie można było dostrzec. Dlatego Skopas należy do najbardziej kreatywnych, istotnych rzeźbiarzy w dziejach. W jego dorobku mamy jeszcze jedną robotę, która zachowała się do naszych czasów i to jest już oryginał bezdyskusyjnie. W Halikarnasie, jak już wiemy, władca tego małego państewka, Mauzolos, kazał zbudować sobie grobowiec gigantycznych rozmiarów. To mauzoleum w Halikarnasie dekorował między innymi wśród rzeźbiarzy sprowadzonych tam na miejsce Skopas. I jemu przypisuje się relief przedstawiający walkę Greków z Amazonkami, czyli Amazonkomachię. Otóż okazało się podczas prac archeologicznych na miejscu, że pewne fragmenty tego reliefu ocalały do naszych czasów. Znaleźli to wszystko Brytyjczycy, dlatego też dzisiaj ten fryz można zobaczyć w Muzeum Brytyjskim w osobnej sali, oczywiście nie tak dużej jak ta, która zawiera marmur Elgina, czyli dekorację Partenonu. Ale jak widzimy, Muzeum Brytyjskie jest rzeczywiście miejscem posiadającym wyjątkowe skarby. No i teraz przechodzimy właśnie do tej Amazonkomachii Skopasa. Pierwsze, co od razu rzuca się w oczy, że zniknęła nam izokefalia i ten spokojny, miarowy rytm, w którym przemieszczały się osoby umieszczone na fryzie procesji panatenajskiej Fidiasza. Czyli kolejny raz dokonuje się tutaj w przedstawieniu rzeźbiarskim rewolucja. Skopas rozmieszcza postacie, wykorzystując liczne skosy i łuki i tym samym uwiarygodnia sytuację walki, bo to już rzeczywiście jakby toczące się zmagania nam się tu prezentują, a postacie ukazane są właśnie w ruchu i tym samym relief zmienia charakter. I trzeci artysta, którego musimy sobie wprowadzić do tej kategorii wielkich twórców IV wieku, czyli Lizyp. To też jak Skopas prawdziwy rewolucjonista, artysta nowator, który zmienił bieg dziejów rzeźby starożytnej Grecji w kolejnych stuleciach, a dla sztuki europejskiej jest jednym z najbardziej istotnych właśnie twórców. Zaczniemy od rzeźby, która nosi znowu okropny, bo grecki tytuł Apoxiomenos. Oczywiście będziemy musieli sobie niestety poradzić i z tego Apoxiomenosa zapamiętać ten tytuł. Może ułatwieniem będzie zrozumienie, co się kryje pod tą nazwą grecką. Znowu czynność, na którą patrzymy, bo apoxiomenos oznacza mężczyzna ze skrobaczką. Skrobaczki co prawda nie ma dzisiaj, przynajmniej nie w całości, ale była tu w tej dłoni. Metalowa, czyli wykonana z brązu skrobaczka niezbędna była do ściągnięcia z powierzchni ciała oliwy zmieszanej z piachem, a taką to właśnie oliwą nacierali się i potem piachem osypywali zapaśnicy greccy, czyli kolejna kategoria sportowców. Zanim przystąpili czy do ćwiczeń, czy do samych zmagań zapasów, właśnie nacierali swoją skórę oliwą, a potem jeszcze zmielonym na pył piachem osypywali siebie i w ten sposób tworzyli na powierzchni skóry taką szorstką powierzchnię jak papier ścierny, która mogła właśnie być ułatwieniem do wykonywania zawodów. W tej sytuacji chwyty nie prowadził do wyślizgiwania się sobie nawzajem, tylko prawda mogły być skutecznie przeprowadzone.
kiedy kończyły się zawody, wracali zawodnicy do szatni i tam, zanim przystąpili do kąpieli, to musieli właśnie tą skrobaczką tę oliwę z piachem z siebie zdrapać, ściągnąć. I tę właśnie czynność wykonuje nasz zawodnik, którego miał Lizy przedstawić. Ale powód, dla którego oglądamy tego Apoksiomenosa, jest taki. To jest odpowiednik polikletowego Doryforosa, dlatego że w tym przypadku następuje zmiana kanonu proporcji. A więc Apoksiomenos odegrał podobną rolę, jak w V wieku spełnił ją Doryforos Polikleta. I już wiemy, że tutaj właśnie ten Apoksiomenos zaprezentuje nam nowy kanon proporcji. Tym razem jest to relacja głowy do całości jako 1 do 9, a więc następuje tutaj uwysmuklenie modelu stworzonego przez Lizypa, modelu stworzonego przez Polikleta oczywiście. W podobnym charakterze już zapowiedzią tej zmiany były rzeźby Praxitelesa, jak na przykład ten Apollo z jaszczurką oglądany wcześniej. Ale tak ostatecznie tę kropkę nad i postawił Lizyp. Kolejna rzeźba naszego twórcy to odpoczywający Ares. Tym razem oglądamy boga wojny greckiego, czyli odpowiednika rzymskiego Marsa. Bóg wojny odpoczywać może oczywiście po zakończeniu zmagań bitewnych, bo przy takich właśnie sytuacjach zwykle Ares miał czuwać nad przebiegiem zwarcia wrogich armii, żołnierzy, wojsk, by prawda, tę swoją powinność wykonywać. Tymczasem jednak wygląda na to, że tym razem inny jest powód odpoczynku naszego Aresa. Nie jakieś pole bitwy zmęczyło naszego Boga. Te pole bitwy ma przenośny charakter, bo tym polem prawdopodobnie było łoże, bowiem nasz Ares odpoczywa raczej po bitwie stoczonej w łóżku ze swoją kochanką, czyli Afrodytą, żoną Hefajstosa, brata Aresa, któremu Zeus właśnie tę Afrodytę dał jako żonę, by zrekompensować różne tam wyrządzone mu krzywdy. No niestety Hefajstos nie spełniał oczekiwań, jakie Afrodyta mogła mieć z racji swojej urody i wyjątkowości i tak dalej. Stąd doszło do tego pozamałżeńskiego romansu, który zresztą został zdemaskowany, bo Hefajstos w końcu nakrył nieszczęsnych kochanków w łożu i w ten sposób potwierdził swoje obawy, że żona mu przyprawia rogi. Ale nie wybiegając z tą historią zbyt daleko, spójrzmy, jak postanowił Lizyp ukazać takiego właśnie kochanka po nocy spędzonej ze swoją ulubienicą na intensywnych igraszkach. No, bardzo jest zmęczony. Twarz niemal otępiała jakby. Ciało leciutko sflaczałe, choć oczywiście młodzieńcze. Ten stan najważniej istotny tu psychoemocjonalnego, jakby odpłynięcia ze zmęczenia sprawia, że nasz Ares nie orientuje się, że tutaj między nogami zaczyna mu się plątać mały Kupidyn, czyli Amor, Eros, syn Afrodyty, który za chwilę zwędzi mu pochwę miecza i gdzieś tam ją pewnie zawlecze i schowa czym prędzej, na złość czyniąc kochankowi mamy. I ten element rodzajowej zabawy, którą wprowadza do tej rzeźby Lizyp, jest tutaj istotny. Rodzajowej, czyli wziętej z życia codziennego jakby. Bóg już przestaje być Bogiem, staje się po prostu komiczną postacią właśnie takiego kochanka, który jednak no, kondycyjnie nie do końca, prawda, wytrzymał sytuację nocnych zabaw i igraszek
I teraz właśnie taki się tutaj nam prezentuje, jawi jako właśnie mocno osłabiony. Przy okazji oczywiście Lizyp wprowadza nowy element do rzeźby greckiej. Nie tylko jakby to właśnie sprowadzanie bogów do wymiaru czysto ludzkich, ale także element pogłębionego realizmu. Ten element pogłębionego realizmu chyba najbardziej uderzający sposób zobaczymy w następnej pracy Lizypa, w której przedstawił nam odpoczywającego Heraklesa. Jak wiemy, ten Heros należał do największych bohaterów w mitologii greckiej. Grecy bardzo go cenili wysoko z uwagi na jego siłę nadludzką, ale także oczywiście to przeciwstawianie się losowi, które akurat w jego przypadku zbyt szczęśliwy nie był, no bo nieustannie był obiektem nienawiści Hery, żony Zeusa, rozwścieczonej za to, że właśnie przyszedł na świat jako syn kochanki jej męża. I stąd ten Herakles musiał nieustannie różne kłopoty, z kłopotami się zmagać. Oczywiście hartowały go pod względem wewnętrznym, ale także oczywiście czyniły go jednym z największych siłaczy, jakich opisuje nam mitologia Greków. I teraz właśnie pokazuje nam go Lizyp. Tyle, że nie w samym apogeum jego możliwości fizycznych, w samym jakby tym zenicie sił i wieku, tylko pod koniec, kiedy jest już stary. Owszem, mięśnie zostały, ale cała ta muskulatura już nie budzi zazdrości, podziwu odbiorcy, a bardziej wskazuje, że jest źródłem cierpienia ich właścicieli tej całej muskulatury, bowiem Herakles robi wrażenie człowieka cierpiącego, starego, obolałego, jak to często z zawodnikami przecież bywa. Sport wyczynowy uprawiany przez lata młodości na koniec, na starość czasami potrafi być źródłem potężnych, jak wiemy, kontuzji, inwalidztwa i tak dalej, i tak dalej. I to jakby nam pokazuje Lizyp, a zatem odbiera swojemu bohaterowi tego właśnie heroizmu, a przydaje mu efektów naturalistycznych. Rzeczywiście, kiedy patrzymy na tę figurę, pierwsze, co nam przychodzi na myśl, że bardziej mu współczujemy niż zazdrościmy jego siły, jego mocy, bo teraz na starość przychodzi mu za to wszystko płacić wysoką cenę, stąd twarz Heraklesa wyraża bardziej cierpienie, aniżeli, prawda, poczucie dumy z tego, kim jest. I tu widać wyraźnie to, co się nazywa w sztuce naturalizmem, czyli takim pogłębionym realizmem. Naturalizm to jest właśnie ten pogłębiony realizm, który ukazuje takie elementy dotąd kompletnie niedostrzegane, jak na przykład choroba, starość, cierpienie i tak dalej, od których Grecy do tej pory trzymali się jak najdalej w sztuce, a Lizyp to wprowadza. Był artystą, który też jak Poliklet wykazywał się takim pragnieniem, by to, co robi, opisywać. Wiemy o nim, że też miał na swoim koncie właśnie jakby teksty tłumaczące jego działania. I właśnie z takiego tylko małego fragmentu, jaki nam pozostał z wypowiedzi Lizypa, wiemy, że on świat rzeczywisty traktował jako główny dla siebie źródło inspiracji, czyli patrzył na rzeczywistość i z niej czerpał inspirację, a nie szukał doskonałości, jak robił to jego wielki poprzednik z V wieku. I dlatego też jest jednym z wielkich nowatorów w dziejach sztuki nasz Lizyp. W karierze Lizypa szczególnym momentem był ten, w którym otrzymał propozycję, by zostać nadwornym rzeźbiarzem Aleksandra Macedońskiego. I w ten sposób Lizyp stał się artystą nadwornym, biorąc na siebie również oczywiście związane z tym obowiązki, na przykład portretowanie bohatera. I Lizyp
jak wiemy, te obowiązki wykonywał, tworząc dla Aleksandra Wielkiego liczne jego portrety, a także pomniki, które go miał upamiętniać. Wśród tych pomników był także pomnik konny. Wiemy o nim tylko niestety z tekstów, opisów. Nie znamy żadnej wersji kopii rzymskiej, która by go nam pokazywała. Więc trudno nam oszacować, czy rzymskie konne wizerunki, które będziemy oglądali już niedługo, mają wsparcie właśnie w tym pierwowzorze Lizypa. Ale mamy za to sporo takich przedstawień portretowych Aleksandra w formie popiersi czy samych głów. Jedną z nich właśnie teraz oglądamy. I tutaj widzimy znowu ten charakterystyczny dla Lizypa realizm pogłębiony, który wyraża się tym, że Lizyp jakby nie ukrywa przed nami pewnych elementów fizjonomii naszego bohatera, które wcześniej pewnie byłyby dyskretnie pominięte i ukryte. O Aleksandrze wiemy, że był młodym mężczyzną o wybitnej urodzie, przynajmniej opisów, które mamy, tak pojawia, takie informacje się pojawiają powszechnie, czyli najprawdopodobniej rzeczywiście był mężczyzną bardzo przystojnym, dobrze zbudowanym, więc tutaj spełniał te wszystkie kryteria, które Grecy zwykle jako wzorcowe uważali. A jednak też coś w nim było takiego, co mu troszeczkę tej urody mogło trochę psuć. Mianowicie był krótkowidzem i w związku z tym, kiedy chciał się uważniej czemuś przyjrzeć, mrużył oczy i ściągał czoło, co dawało w efekcie pojawienie się tej charakterystycznej bruzdy czołowej. I właśnie ten element nam Lizyp pokazał. Tę bruzdę widzimy od razu po czole biegnącą. Tyle tylko, że rzeźbiarz uczynił z tej bruzdy nie element jakby opisu i troszeczkę jakby odbierający tej szlachetności wizerunkowi Aleksandra, tylko przemienił tę wadę, ten mankament powiedzmy, bo to już wadą to chyba za dużo powiedziane, na pozytyw. Mianowicie to jest element, który odczytujemy jako efekt myślenia intensywnego. Ta zmarszczka jest jakby efektem procesów myślowych, które w głowie się Aleksandra kłębią, przebiegają i za chwilkę zaowocują jakąś kolejną ważną konstatacją, uwagą czy rozkazem, bo nasz bohater już otwiera usta, żeby do nas przemówić. I w ten sposób ten portret nabiera takich cech heroizowanych, jest pozytywnym, propagandowo elementem utwierdzającym ten właśnie obraz Aleksandra Wielkiego jako wielkiego stratega, wielkiego dowódcy, wielkiego polityka i władcy. W ten sposób Lizyp spełnia swoją rolę jako artysta propagandowy, no bo będąc nadwornym twórcą, taką ma przede wszystkim rolę do wykonania, a jednocześnie wykorzystuje do tego celu elementy naturalistyczne, wzięte jakby z indywidualnych cech bohatera. No i zakończyliśmy naszą wędrówkę po rzeźbie greckiej okresu klasycznego. Śmierć Aleksandra Wielkiego, czyli tego bohatera, którego widzieliśmy przed chwilą portret, oznaczał koniec dla okresu klasycznego, a początek ostatniego okresu w dziejach rzeźby greckiej, czyli okresu hellenistycznego. W tym czasie państwo, czy ogromne terytorium, które podbił Aleksander i stworzył swoje królestwo, rozpada się na mniejsze części, bo dzielone jest na królestwa, które przejmują jego najbliżsi współpracownicy, przyjaciele, dowódcy wojskowi. I tak kształtują się na gruzach państwa Aleksandra Wielkiego królestwa hellenistyczne. Wśród nich między innymi mieliśmy Egipt, Ptolemeuszy przecież.
tym ostatnim okresie, który zakończy podbój ostateczny ziem greckich przez Rzymian w pierwszym wieku przed naszą erą, pod koniec pierwszego wieku przed naszą erą, rzeźba nadal ma ogromny potencjał rozwojowy i osiąga wspaniałe efekty. Szczęśliwie dla Was z tego czasu już nie będziemy mieli aż tak wielkich indywidualności, że trzeba byłoby dodawać kolejne imiona do zapamiętania, więc na tej szóstce, którą omówiłem w ramach okresu klasycznego, zakończymy, jeśli chodzi o autorów. Natomiast oczywiście przybędą nam kolejne dzieła do zapamiętania, czyli ich tytuły. Warto zwrócić uwagę, że ten okres helenistyczny rozwija się w rzeźbie w trzech wyraźnie widocznych nurtach: klasycyzującym, ekspresyjnym i naturalistycznym. A więc wiemy, że jakby każdy z nich ma tutaj swojego patrona w IV stuleciu. Ten pierwszy to ewidentna jakby kontynuacja tego, co zostawił po sobie Praxiteles. Ten drugi, ekspresyjny, to oczywiście jakby dziedzictwo Skopasa, a ten trzeci to oczywiście Lizypa. Mam jeszcze trochę czasu, więc obejrzyjmy sobie dzieła związane z tym pierwszym nurtem rzeźby helenistycznej, czyli nurtem klasycyzującej harmonii. Jedno z takich dzieł, które powstały w tym okresie helenistycznym, właśnie przedstawia uśpioną nimfę lub muzę. To kopia rzymska zaginionego oryginału greckiego, ale właśnie wyjątkowej piękności, przykład takiej pełnej harmonii rzeźby. Najbardziej sławnym przykładem należącym do tego nurtu jest jednak Afrodyta z Melos, czyli jak się popularnie w Polsce tytułuje Wenus z Milo. To oryginał, czyli oryginalna rzeźba grecka, a nie kopia, chociaż wykuta w marmurze, no ale Grecy jednak w tym marmurze też pracowali. Odkryli ją na wyspie Melos Francuzi i dlatego wywieźli do Francji i dzisiaj do obejrzenia jest to wspaniałe arcydzieło w Luwrze. Przedstawia znowu boginię miłości, tyle że nie jest to już pełny akt, tylko półakt, bo tak należy określić sytuację, z której dolna partia postaci jest już okryta tym kąpielowym prześcieradłem, owinięta i tylko tułów i góra zatem jest dla nas dostępna w formie aktu. Bogini oczywiście ucierpiała na przestrzeni stuleci i straciła na przykład ręce, stąd jednym z takich najbardziej zawsze pobudzających wyobraźnię elementów związanych z tą rzeźbą jest pytanie, jak wyglądała pierwotnie. Oczywistym jest dla nas, że ta Afrodyta z Melos jest jakby dziełem bezpośrednio wynikającym z tego, co zrobił Praxiteles, rzeźbiąc Afrodytę knidyjską. I druga praca przedstawiająca nagie postacie to już grupa rzeźbiarska zatytułowana Trzy Gracje. I ta rzeźba również jest istotna, bo odkryta po wiekach w czasach nowożytnych zaczęła inspirować artystów, tak jak wcześniej czyniły to takie dzieła jak właśnie Apollo Belwederski czy Wenus Medycejska. I na bazie tych właśnie kopii rzymskich powstawały liczne dzieła czasów renesansu, baroku XIX, a nawet XX wieku. Kim były gracje? To były boginie harmonii świata, a po grecku nazywano je charytami. To gracje to oczywiście rzymska wersja. Nieznany nam artysta grecki wykonał je, umieszczając jako postacie nagie w takim układzie. Dwie skrajne prezentują nam się od przodu, środkowa od tyłu. W ten sposób powstała to jakby sugestia tańca, jakby one były w takim tanecznym kręgu, który miał być wyrazem owej harmonii, którą tworzyły ruchą tańcząc. Harmonii sfer niebieskich, planet, gwiazd na niebie i wszystkich innych jakby form, które są w tym ciągłym ruchu obrotowym.
które tutaj te postacie wyrażały. No i na tych trzech gracjach zakończę dzisiejszą lekcję, więc jak się okazuje, jeszcze będziemy musieli poświęcić jedną godzinkę na dopełnienie opowieści o rzeźbie helenistycznej i to stanie się już w przyszłym tygodniu we wtorek.